Lotem błyskawicy świat obiegła informacja o tym, że w sieci znajduje się nowe oprogramowanie zmieniające dotychczasowe zasady, jakie rządziły internetem. ChatGPT, bo o nim mowa, zyskuje z dnia na dzień tysiące nowych użytkowników, zmieniając zasady gry, jakie rządziły internetem przez ostatnie lata. Co warto wiedzieć na ten temat? Jakie możliwości daje nam to narzędzie i dlaczego wielu z nas może zacząć się bać? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Internet to miejsce, gdzie codziennie słyszymy o setkach nowych informacji. Raz jednak na jakiś czas pojawia się news, który wywraca wszystko do góry nogami. Tak było z ChatGPT, który zachwycił miliony użytkowników na całym świecie. Sztuczna inteligencja, która w kilka sekund odpowiada na każde pytanie, jakie jej zadamy, i to w dodatku za darmo, dla wielu ludzi był to wielki szok, w który do końca nie mogli uwierzyć. Każdy jednak, kto spróbował chociaż raz tej technologii, był pod wielkim wrażeniem. Ale od początku, czym jest w ogóle ChatGPT? GPT to skrót od Generative Pre-Training Transformer. Jest to model języka sztucznej inteligencji, który został opracowany przez OpenAI. Model GPT jest generatywny, co oznacza, że może tworzyć nowe treści, takie jak teksty, zadania czy odpowiedzi na pytania. GPT jest również przetrenowany, co oznacza, że został wytrenowany na dużym zbiorze danych, aby lepiej rozumieć język naturalny i lepiej odpowiadać na pytania. ChatGPT to program, który wykorzystuje model GPT do odpowiadania na pytania i rozmowy z użytkownikami. Chatbot jest programem, który może automatycznie odpowiadać na pytania i prowadzić rozmowę z użytkownikami za pomocą interfejsu tekstowego lub głosowego. Może być używany w różnych celach, takich jak pomoc w obsłudze klienta, udzielanie informacji, czy też jako rozrywka. Tyle teoria. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, wystarczy wpisać dowolne zapytanie do konsoli, a po kilku chwilach otrzymujemy odpowiedź. Szukacie przepisu na naleśniki? Chatbot służy pomocą. A może poszukujecie pomysłu na prezent dla koleżanki? Nie ma problemu. Wystarczy wpisać komendę, a chatbot wymyśli listę pomysłów na prezent. A może pragniecie stworzyć wypracowanie na określony temat? Żaden problem. Chatbot GPT zajmie się tym w kilka chwil. Tekst na bloga? Nie ma sprawy, podaj tylko temat. I tak dalej, i tak dalej. Ilu ludzi tyle pomysłów i na każdy z nich chatbot GPT ma odpowiedź. Na pierwszy rzut oka wydaje się to zabawka, którą ludzie będą wykorzystywać do rozrywki. Kiedy jednak zastanowimy się nad tym głębiej, okazuje się, że ten program może stać się wielkim krokiem milowym, podobnym do wynalezienia internetu. Dam Wam tylko kilka pomysłów na wykorzystanie tego oprogramowania w realnym świecie. Pierwszym może być na przykład obsługa klienta. Chatbot może odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy klientów w szybki i sprawny sposób. Może udzielać informacji o różnych tematach, takich jak historia, geografia czy też nauka. Może rozbudowywać rozmowy i prowadzić interesujące rozmowy z użytkownikami na różne tematy, rozwijając i uzupełniając konwersacje. Może tworzyć nowe treści, takie jak artykuły, opowieści czy opisy produktów. Może tłumaczyć teksty z jednego języka na drugi. Może dostarczać wiadomości i aktualizacje na temat różnych wydarzeń i spraw. Może w końcu organizować spotkania i konferencje, ustalać terminy i ich miejsca. Może zarządzać projektami, koordynować zadania i udzielać informacji o postępach. Może utrzymywać kontakt z klientami, udzielać im odpowiedzi na pytania i rozwiązywać problemy. Chatbot GPT może być również używany do tworzenia gier tekstowych lub głosowych, takich jak chociażby quizy, rebusy i tym podobne. I teraz powiedzcie mi, ile miejsc pracy zostanie zlikwidowanych przez tylko to jedno oprogramowanie? Już teraz zarówno artyści, jak i copywriterzy muszą poważnie zastanowić się nad swoim dalszym losem. To samo ludzie pracujący w obsłudze klienta. Chatbot zabierze miejsca pracy tym osobom i stanie się to szybciej, niż Wam się to wydaje. Kolejnym bardzo ciekawym zjawiskiem, jakie wywołał GPT, jest spadek wyników wyszukiwania w internecie. Do tej pory wyszukiwarka Google królowała w sieci i decydowała o tym, która strona ma być pierwsza w wynikach wyszukiwania. Ludzie wydawali miliony na tworzenie unikalnych tekstów, pozycjonowanie stron itd. Ponadto sam proces wyszukiwania zabierał czas.
Czasami użytkownik musiał poświęcić kilkanaście minut, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Chatbot GPT zmienił wszystko i przeniósł proces pozyskiwania informacji na całkiem inny poziom. Brak reklam, zamykania dziesiątek wyskakujących okienek i czekania na załadowanie się strony. Google ma się czego obawiać, ponieważ to rozwiązanie przypadnie wielu osobom do gustu i zmieni tym samym ich nawyki. Po co tracić czas i nerwy, skoro chatbot okazuje się po prostu lepszy? To z kolei przekłada się również na strony internetowe znajdujące się w sieci. Jak mają one konkurować z tego typu oprogramowaniem? Ile z nich zostanie po prostu zmiecionych z powierzchni Ziemi poprzez nową technologię? Na te pytania przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już teraz widać, że mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę dużym. Żeby nie gloryfikować tylko chatbota, ma on również swoje ograniczenia. Największym jest to, że nie może on samodzielnie zdobywać nowych informacji ani uczyć się nowych rzeczy, ponieważ jego wiedza jest ograniczona do tego, co zostało mu przekazane w procesie trenowania. Oznacza to, że nie może odpowiedzieć na pytania dotyczące wydarzeń lub zagadnień, które nie zostały opublikowane po jego zamknięciu, czyli momencie, w którym został on wytrenowany i nie może korzystać z nowych informacji. Tutaj przykładem może być na przykład zapytanie chatbota o konflikt na Ukrainie. Posiada on informację jedynie z roku 2021, w związku z tym nie jest w stanie odpowiedzieć nam na pytania dotyczące wydarzeń, które wydarzyły się w 2022 roku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby bazę informacji stale aktualizować, a wtedy AI będzie jeszcze bardziej użyteczna niż dotychczas. Jak więc widzicie, na naszych oczach zachodzi ogromna zmiana, która będzie jedynie przyspieszać i eskalować w kolejnych miesiącach i latach. Oczywiście, to jak podejdziemy do zagadnienia sztucznej inteligencji i programów takich jak chociażby ChatGPT, zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Możemy uważać, że AI zaraz obróci się przeciwko ludzkości i ją unicestwi. Możemy również postrzegać tą technologię jako ułatwienie dla nas samych i pomoc w naszej pracy i rozwoju. Wszystko zależy tak naprawdę od nas samych. Ja sam podczas tworzenia tego materiału dla Was współpracowałem z ChatGPT i wplotłem część informacji, jaką widzieliście w tym wideo, prosto od chatbota. Jak więc widzicie, ta technologia jest niezwykle pomocna i na pewno pozostanie z nami na długo. A jakie jest Wasze zdanie na temat ChatGPT? Jesteście zachwyceni czy przerażeni tą technologią? Zostawcie komentarz pod tym wideo. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i dostarczyło sporej dawki wiedzy. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do przesłania tego materiału swoim znajomym, a także pozostawienia lajka lub komentarza. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.